Szanowni Państwo, Stanisław Michalkiewicz jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, już niedługo wraca. My przeszliśmy na ten wakacyjny tryb dwutygodniowy z tygodnikiem Najwyższy Czas, więc felieton, który nam nadesłał w tym tygodniu, ukaże się dopiero za tydzień, ale ponieważ no, pomysł zawarty w tym felietonie wydaje się godzin rozważenia, to korzystając z tej licencji poetyki Stanisława Michalkiewicza zdradzę jego koncepcję rozładowania problemu uchodźców. Otóż, proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że uchodźcy różnymi metodami starają się przedrzeć do Europy, czy to różnymi łódkami, czy to tam przez zieloną granicę gdzieś tam w Turcji, w Grecji, nie wiadomo gdzie, są specjalne szlaki przemytnicze, ale przecież istnieje ośrodek cywilizacji zachodniej w samym sercu tego uchodźczego zamieszania, graniczący z Syrią, czyli chodzi o Izrael. Po co ci uchodźcy mają jeździć aż takie tysiące kilometrów gdzieś do Niemiec? Po co mają być relokowani w Polsce, w Czechach, na Słowacji, jeżeli wystarczy, że przesuną się tylko niektórzy o kilkadziesiąt kilometrów, niektórzy o kilkaset kilometrów i wjadą do Izraela? Tam przecież spokojnie można tych wszystkich uchodźców ulokować. Zwłaszcza, że przecież jesteśmy zawsze pouczani o tym, jak państwo Izrael jest takim wzorcowym państwem, w którym mieszkają ludzie dbający wyjątkowo o prawa człowieka. No, wystarczy zwrócić uwagę, że była w Polsce w tej chwili parada sodomitów, czyli parada równości, i jedną z ambasadorek, które poparły tę paradę, była oczywiście pani ambasador Izraela. Innymi słowy, oni no, dbają o te prawa człowieka w takim ich rozumieniu, nawet w Polsce, więc myślę, że bardzo dobrze byłoby, gdyby zadbali o te prawa u siebie. Także jest rzeczywiście bardzo prosty sposób rozładowania problemu uchodźczego. Wpuśćmy ich do Izraela.